potencjał jest na pewno tutaj w Warszawie, to znaczy giełda jest platformą obrotu, czyli naszym obiektywnym interesem jest przyciąganie dobrych spółek z regionu i spoza regionu, a po to, aby poszukiwały kapitału poprzez giełdę warszawską. Ja tutaj pragnę zaznaczyć jeden istotny fakt. Otóż za 3 tygodnie zostanie wdrożony nowy system, tak zwany UTP, Universal Trading Platform, który stwarza niesłychanie duże możliwości dla inwestorów i dla maklerów. To jest szybszy, to jest sprawniejszy, pozwala na większą ilość operacji, pozwala na branie udziału nie tylko w obrocie akcjami, ale także instrumentami pochodnymi, których znaczenie cały czas bardzo rośnie. Także również staramy się uatrakcyjnić naszą ofertę pod względem technologicznym. Natomiast zależy nam na przyciągnięciu spółek, tak jak mówię, także spoza regionu, także z bardziej odległych krajów, dlatego że chcemy polskim inwestorom zaproponować pewną dywersyfikację. Giełda zarabia na obrocie, czyli zależy nam na to, żeby były to spółki płynne i żeby się cieszyły zainteresowaniem inwestorów. Mamy 12 spółek, które są notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. To jest 8 spółek czeskich, 2 słowackie i tylko 2 spółki węgierskie. To jest MOL i to jest Elstar. MOL jest oczywiście bardzo znanym, dużym koncernem paliwowym. Elstar to jest firma średniej wielkości, która zajmuje się techniką ciepłowniczą i oświetleniową. Na pewno mogłoby być więcej, dlatego że polscy inwestorzy, zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni, dosyć dobrze orientują się w społeczno-politycznych i gospodarczych realiach Węgier. Generalnie rzecz biorąc, Węgry są nam tak nie tylko historycznie, ale także mentalnościowo bliższe niż na przykład Ukraina. Czyli sądzę, że gdyby udało nam się zainteresować większą ilość emitentów węgierskich, żeby przyjść na warszawską giełdę i postarać się pozyskać kapitał, na pewno by to się spotkało z dobrym odzewem. Oczywiście pozostaje kwestia wycen, pozostaje kwestia płynności. Musimy pamiętać, że na giełdzie w Budapeszcie 80% indeksów jest niejako generowanych przez 4 duże spółki, ale również te spółki, jeżeli by miały potrzeby kapitałowe, a mówię oprócz MOL-u, to są jeszcze OTP, to jest jeszcze MATAF i też Gedeon Richter, na pewno by się spotkały z zainteresowaniem ze strony polskich inwestorów.